Tegoroczny ranking szkół ogólnokształcących przygotowany przez Perspektywy rzuca zupełnie nowe światło na jakość kształcenia w suwalskich ogólniakach. Z pewnością powinien dać do myślenia nie tylko przyszłym uczniom i ich rodzicom, ale również suwalskim samorządowcom, wśród których nauczycieli nie brakuje. Wskaźniki oparte na punktacji za 3 mierzalne efekty kształcenia jednoznacznie pokazują, że liderem wśród suwalskich liceów ogólnokształcących jest trzecie LO, które jak się okazało, po zbadaniu sukcesów w olimpiadach przedmiotowych, wyników matury z przedmiotów podstawowych i wyników egzaminu dojrzałości z przedmiotów dodatkowych, poprawiło wskaźnik o blisko 4 punkty i o jedno oczko podniosło swą lokatę w ogólnopolskiej tabeli. Drugą szkołą, która wprawdzie wynik poprawiła, ale nieznacznie, jest pierwsze liceum ogólnokształcące. Najstarsza szkoła średnia w Suwałkach uzyskała zaledwie 0,5 punktu więcej niż rok temu. To zbyt mały progres, by utrzymać się choćby w okolicy ubiegłorocznej lokaty. Osiągnięty wskaźnik mocno pociągnął szkołę w dół. Największa poprawa nastąpiła w drugim liceum ogólnokształcącym. Tutaj wskaźnik wzrósł o ponad 6 punktów, ale wciąż od tegorocznego lidera tę szkołę dzieli 5-punktowy dystans. W tabeli rankingowej najlepiej oceniony suwalski ogólniak, ten z numerem 3, jest dopiero na 12. miejscu czwartej setki. Równo 100 miejsc dalej, na 412. pozycji, znajdujemy pierwsze liceum ogólnokształcące. Trzecia i ostatnia z ujętych w rankingu szkół, drugie LO, znalazło się dopiero na 628 pozycji w kraju, choć należy docenić, że 6-punktowy wzrost oceny podniósł ją w zestawieniu aż o 210 miejsc.